dokładnie powiem o niej w czasie przerwy. Dodam tylko, że dzisiejszy przeciwnik Polanus Żabno Lux Zalipie aktualnie na 9 pozycji w tabeli klasy okręgowej po 20 kolejkach 29 punktów. Zaś Polan Żabno na 6 pozycji w tabeli, ale po 19 kolejkach z dorobkiem 31 punktów. Pozostałe wiadomości na temat klasy okręgowej w czasie przerwy. Z tego co się orientuję, gościmy również na naszym obiekcie grupkę kibiców z Zalipia. Szanowni Państwo, serdecznie Was witamy tu na stadionie w Żabnie i oczywiście jesteśmy! I życzymy miłego pobytu w Żabnie. No i już bardzo szybko tym razem trójka sędziowska wyprowadza obydwa zespoły na grupkę stadionu w Żabnie. Szanowni kibice, dzisiejszy mecz poprowadzi trójka arbitrów w składzie. Jako sędzia główny będzie to pan Arkadiusz Głuś. Na liniach pomagać będą od strony boksów pan Paweł Fido, od strony trybun pan Bogusław Węcnarowski. Panowie sędziowie reprezentują Wydział Sędziowski z Tarnowa w Podobie i Żabnie. I już zbliżają się do środka naszego stadionu, do środka płyty sportowej w Żabnie. Po lewej Państwa stronie, patrząc z trybuny oczywiście, drużyna gości Lux Zalipie w koszulkach zielono-czarnych. Natomiast po prawej Państwa stronie, patrząc z trybuny, drużyna gości w koszulkach zielono-czarnych, a po lewej drużyna gospodarzy granatowych w koszulkach. No i jeszcze tylko ostatnie modły przed rozpoczęciem spotkania zarówno ze strony gości, jak i ze strony i zaczynamy za chwilę mecz. Pierwsza połowa spotkania między zespołami Polan Żabno a Lux Zalipie. Bardzo prosimy kibiców o żywiołowy i gorący doping, ale z drugiej strony prosimy o kulturalny doping, o kulturalne zachowanie. Za co z góry już serdecznie dziękujemy. No i zaczął. Dobrze, że poruszyło, bo trzeba być powiedzieć, a tam nie. Na umie będzie co? Nie. No. Można.
16 Marcin Chłosta, a jego miejsce zajął numerem 15 Mikołaj Paca. Nie,
Szanowni kibice, to była 8 minuta dzisiejszego spotkania. Wynik meczu pomiędzy Polanem z Zabuną a Zalifie 0-1. Gola zdobył Mamy wyrównanie w 10 minucie, padł gol dla Polanów Żabno. Bramkę zdobył z numerem 10 Karol Oleksy, a asystę zapisujemy na konto zawodnika z numerem 7 Adriana Zawary.
boje. Brawo, zawiódł. Panie Bogusiu! W 14 godzinie już była. Mieliśmy pierwsze zapomnienie w dzisiejszym spotkaniu. Było ono w drużynie gości, a żółty kartonik zobaczył z numerem 18 Paweł Baran. Nie,
Kasper. I to była muzyczka pochwalna dla drużyny z Polaną Żabną. Konkretnie w tej chwili 2 do 1 jest na Polanę Żabną, a bramkę zdobył z numerem 22 Kacper Krajowski. Spotkania zawodnika z numerem 9 Kamila Żebrowskiego. 19 minuta spotkania. Paweł Domański! Paweł Domański! Paweł Domański! Sędzia! Co cię interesuje?
zaśpiewać. Kiedy zechce nam się śmiać. Ule! Żadno Polan, żadno Polan, żadno. Kurwa stej! Bo skurwy syn! Oto sama, a w kuchniu proszę go, to nie zabawa. Nie boisz się, ale na naszym stadionie gościmy znakomitą osobę, znakomitego kiedyś zawodnika, konkretnie bramkarza Polanu Żadno. Grzegorz Łuczko. Pozdrawiamy pana Grzegorza, życzymy wszystkiego najlepszego. A pan Grzegorz doskonale pamięta jeszcze czasy świętej pamięci Stanisława Łuczka, pseudonim Kochany. Zrobimy. Chodzicie to nie zrobić. Luks w zalipie. Telefon! O!
W 22 minucie mieliśmy drugie napomnienie w dzisiejszym meczu, tym razem dla zawodnika gospodarzy planu Żabno. Żółty kartonik zobaczył z numerem 10 Karol Oleksy. 32 minuta spotkania to było. Nie, kurwa! Dawaj, dokąd
Nożyce. Byłeś w muzeum Jana Bawy? Tak. Byłeś w muzeum Jana Bawy?
Baba, ale z białym wody, kurwa, to się całe jest. On wody biały, to jest Thank you.
Wygramy! Zalipię pokonamy! Wygramy! Zalipię pokonamy! Zalipię pokonamy! Tyle morele, do grobia kurwy cele. 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 Kulturalni kibice, kulturalni kibice, kulturalni kibice, to my! Wypalimy zakonnicę, walczymy. Marysza bez rami. Brawo! Nie, puść mu linię! Lufa! Brawo! Róg, róg, róg! Gol, gol, gol! Róg, róg, róg! Gol, gol, gol! Róg, róg, róg! Gol, gol, gol! Co nie kurwa? Co nie? Chuja zrobili! Zakończył pierwszą część. Na przerwę wynik 2-1 dla drużyny Polanów Żabno, a bramki padały w 8 minucie na 0-1 dla drużyny gości Polanów Paweł Baran. Na 1-1 wyrównał w 10 minucie Karol Oleksy, a na 2-1 w 19 minucie Kacper Kijowski. I jak się przedstawiała statystyka tej części, rzuty rożne, mamy remis 3 po stronie Polano, 3 po stronie Zalipia, spalona 0 po stronie Polano, 1 pozycja po stronie Zalipia, faule 7 po stronie Polano, 4 po stronie Zalipia i strzały w kierunku bramki, Polano oddał taki strzał 5, podczas gdy zawodnicy Zalipia. Dawno, a Lux zalipie do przerwy. Bada jednego pola zapno. Panie sędzio, w tą stronę spalę się gustamy. No to zaczynamy. Druga część meczu. Polan Żabno kontra Zalipia. Thank you.
Ojciu! Ojcze, Ja nazywam.
poinformowałem do źródła, szanowni kibice, dowiedziałem się już o wynikach spotkań, które się zakończyły. Dobroga jebana będzie zawsze i wszędzie. Dobroga jebana będzie i tak. A do przerwy w meczu Szymbał do zdrowia 1-1. No, ale to będzie wyciszać wszystko. Oh!
przodu, daj do przodu, nie ma bramkarza! Zabij go, 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 zab
jebać, jebać, dobro, nie! Kurwa! A ja dobro, tam się zastał! Tam się zastał! Nie, nie, bo nie, nie! Dobro, kurwy, sere! Dziękujemy! Dziękujemy! Karolo, lecę! Sędzia, Karolo, lecę! Karolo, lecę! Karolo, lecę! Niestety również podobna pora spotkała zawodnika po żadnym. Wszyscy byli te żółte kapelusze. Kolego! Ręka kurwa nie widzi! Okay.
Piotr Dzierżanowski! Piotr Dzierżanowski! Piotr Dzierżanowski! Hej! Hej! Żabieńko! Hej! Hej! Żabieńko! Hej! Hej! Żabieńko! Rajmulikie!
mogę prowadzić. Kurwa, teraz tu jest łapo. Jeszcze raz przypominam kibicom z Żabla, z kolanem z Żabla, spotkamy się 20 maja o godzinie 18. Dobra kurwy i cwele, wiele morele, dobra kurwy i cwele, wiele morele, dobra kurwy i cwele, wiele morele, dobra kurwy i cwele. Zapraszam na Królewski, że się od nas i śmiewały. Thank you.
Ale Bartek jest bardzo dobry. Ja na to mam wodę. Osimene. Osimene. Chyba nie ma to. Daj głos.
Jaki dopik, taka gra! Hej, hej, Polanka! Jaki dopik, taka gra! Hej, hej, Polanka! Jaki dopik, taka gra! Hej, hej, Polanka! Chodź stoj! Hej, Żabieńko! Hej, hej, Żabieńko! Hej, hej, Żabieńko! Lewa cała! Lewa! Lewa! Żadnych spraw.